Dzień dobry, proszę Państwa. Jutro mamy tłusty czwartek, więc z racji tłustego czwartku robimy pączki. Pyszne. Znaczy nie wiemy czy pyszne, bo mama z tatą robią je pierwszy raz. Więc nie wiem. Mamy przepis na nowe pączki, pączki z piekarnika. Tak, z racji, że tłusty czwartek można sobie coś, co niecoś pozwolić. I dzisiaj będziemy testować ten przepis. Zobaczymy jak się będzie sprawdzać, zobaczymy jak będzie smakować i czy nam w ogóle wyjdą. No, bo pierwszy raz je robimy, mamy instrukcję jak je zrobić. Ja już sobie składniki tutaj przygotowaliśmy wszystkie, które będziemy używać. Te pączki są o tyle fajne, że są mniej kaloryczne, bo nie używa się... mniej kalorii, tak. Bo nie używa się do nich oleju. Tak. Więc są tylko i wyłącznie z piekarnika. Zobaczymy, czy to nie będzie jak z frytkami czasami, bo czasami frytki jednak fajnie jak są na oleju. Tak, ale z piekarnika teraz jak mamy przepis, to też są bardzo dobre. Mhm. Bo nie robimy frytek na tłuszczu, jeżeli już się one u nas pojawiają, no nie? Ale z maka są milion razy lepsze niż nasze. No to bez porównania, to trzeba przyznać. Ale może, ja bardzo lubię te takie pączki, jak się kupuje no, w sklepie po prostu, bo w piekarni nie widziałam takich pączków pieczonych, niesmażonych. W takim Tesco albo w czymś były to takie... Takie puszyste. Była jedna piekarnia, chyba się nazywała Gałuszka w Żywcu i oni właśnie mieli takie pączusie. One były takie mega delikatne, przepyszne były te pączki. Nie wiem czy je dalej robią, no bo tam nie bywam aktualnie. Natomiast oni mieli przepyszne te pączki, takie posypane cukrem, one były takie mięciusieńkie. Mam nadzieję, że nam wyjdą identycznie ładne, miękkie. Nie wiem, czy nam się uda zrobić ten rant taki pączkowy. Zobaczymy. Natomiast mam ochotę na pączka. Ja wiem, że to może nie wpisuje się w nasze aktualne jedzenie i tak dalej, ale raz w roku można sobie pozwolić. Nie pamiętam, kiedy miałam ostatni raz pączka w ustach. Ja też nie pamiętam, chyba nigdy. Mikołaj? A ty Mikołaj? On jeszcze nigdy. On nigdy nie miał, no i nie będzie jeszcze miał, ale w przyszłym roku pączka. No, ja robię tutaj zupę z takich rzeczy, które tam mam. Jeszcze mi tylko ryż dojdzie, a jak nie ziemniaki, to ryż i tak na odwrót. A potem się za to zabierzemy, jak tylko zjemy. Mikołaj też zje. Ma dzisiaj taki dość fajny humor, tak chłopaku? Masz fajny humor? Się obudził, się pobawił. No. Jeszcze jest trochę rozespany. Tak, bo spałem, kurczę, chyba z 3 godzinki spał. Długo spał, no. No mega, jak jutro będziemy mieć taką drzemkę też, to... idealnie. Cudownie. Dajcie znać, czy robicie sami pączki w domu, czy kupujecie te pączki w piekarni. Bo są piekarnie, które robią takie albo pączkarnie, to już w ogóle. A jeżeli tak, to jakie pączki lubicie najbardziej? Czy z czekoladą, czy z jakimiś tam nutellami, czy coś? Czy jednak klasycznie z dżemem różanym? Jesteśmy ciekawi. Jakie lubisz pączki? Z dżemem, tym naszym marmoladą, takie lubię. Krzyś lubi z marmoladą i ja uwielbiam pączki z czekoladą, ale takie pieczone to chętnie zjadłabym z cukrem, pudrem i właśnie tą marmoladą, żeby było tak napakowane. I czy lubicie jak tak pączek jest tak fest dopakowany tym nadzieniem, czy jednak to ciasto ma przeważać? Nie, u mnie nie. Mikołaja też nie. Ja zawsze szukam nadzienia i gryzę tak, żeby to nadzienie się dostać do niego. Przy każdym kęsie, żeby to nadzienie było, także tak też robimy u nas, my pączki. W tamtym roku robiliśmy pączki donaty, serowe i pączki klasyczne, zwykłe, pieczone w domu. Więc tutaj wam dajemy film. A w tym roku będziemy robić nieco inne i zobaczymy. Tamte były przepyszne, nam wyszły. No, a testowaliśmy też pączki na drugim kanale, więc też wam dajemy film. Tak na tłusto będzie tym razem. W przyszłym roku może będziemy testować z Mikołajem. Zobaczymy, który jemu najbardziej zasmakuje. Tak, zobaczymy. No w tym roku nie mamy już na to po prostu czasu, więc po prostu zrobimy sobie pączki sami i pączki z piekarnika. Przepis jest w opisie. Albo się wyświetli. Albo jest w opisie. W opisie jest. Bo jak Krzysiu oprawia film, to jest w opisie. Dobrze, to jest w opisie. Zazwyczaj przepisy trochę pod siebie modyfikujemy. Brakowało mi słowa. Natomiast do tego przepisu damy wam link. Tylko braliśmy od kogoś, kto te pączki robi. I u kogo te pączki wyglądały najładniej. Jak wyrosły! Drożdże. Te drożdże, które kupiliśmy na Allegro są mega fajne. Ja je uwielbiam. Ja pitole! A mówię, że się nie rozpuszczają w mleku, że gorzej się rozpuszczają. Gorzej się rozpuszczają w mleku niż w wodzie, tak jak robimy zawsze. bo rzadko kiedy używamy mleka właściwie do ciasta. Cukier wrzuciłem, teraz będę dawał to masło, które tam było w przepisie. No i teraz jeszcze tylko te drożdże i jajko. Okej, wymieszam sobie to tutaj, żeby tego nie wylać na deskę, bo to jest o wiele lepsze. Odkąd to wynaleźliśmy, to jesteśmy mega szczęśliwymi ludźmi. Uślizgłam, przepraszam. Jesteśmy mega szczęśliwymi ludźmi, że to wynaleźliśmy i teraz nie musimy mieć wszystkiego upultanego. Najlepiej sobie w misce zrobić. Jak już taka konsystencja jest nielejąca, to wtedy sobie to wszystko wyrzucić. Jak mi się chce pączka. To ci robię pączka, kochanie. Jak mi się chce pączka. Co tylko chcesz, to masz. Wiem, dziękuję. Mówię, to szaleje. Tu się obsługuje gimbal, więc nowe umiejętności zdobywa. Codziennie, nowe skille jak Mikołaj. Tam pisało w przepisie, że trzeba to wyrabiać jakieś 10 minut, coś takiego. My wyrabiamy tyle, ile musimy. Tak, na minuty, tylko na konsystencję. O, ładnie już to wygląda. Czy to ci wygląda na pączka? Nie, nie. Dobra. Ale mam nadzieję, że to będą takie puszyste, mięciusie pączucia. Też mam taką nadzieję. Liczę na nie bardzo, bo chce mi się takiego pączka. Pokaż, jak trzymasz butlę. No pokaż, jak trzymasz butlę. Teraz się nie chce. No, druga rączka. Pięknie. Ty mój zdolniacho maleńki. Udało się wyrobić, nawet się tak nie klei. Widzicie, ręce mam czyste. Jest bardzo takie elastyczne. Teraz zostawiamy to do wyrośnięcia zgodnie z instrukcją i czekamy godzinę. I za godzinę będziemy formować pączki. Zobaczymy, na ile to zrobimy. No właśnie miałam się pytać, na ile pączki. Teraz mamy go 780 gram. To tak trzeba będzie jakoś równo podzielić. Ale jak plastelina. No. Ściereczka. Jaka dziurawa. Mole ją zjadły. Okej. Ale ta jest jako jedna idealnie czysta i doprana. Ale wiecie, jak to jest z tymi ścierkami? To by odpadła. No, ale wiecie, jak to jest z tymi ścierkami? Jak się kupuje nową ścierkę ze sklepu, to ona normalnie musi chyba z 10 prań przejść, żeby zaczęła chłonąć wilgoć. Bo one są takie twarde, sztywne. Na zdrowie. One są takie twarde, sztywne i do niczego się nie nadają, bo po prostu nie wycierają mokrego, tylko je przesuwają. O, tu się zrobiła zupę. Zupa nazywa się... kala fiorowo-broksułkowa. Ulubionym przyprawą. Wiem, że to sama chemia, ja wiem. My nie używamy w ogóle wegety u nas w domu. Nie, nie używamy wegety, używamy magii. Lubimy smak magii. Zresztą, co to jest za chemia? Ona jest z samego lubczyku. Składniki, woda, sól, wzmacniacz, glutamin, 5, dużo dziwnych rzeczy, których nie jestem w stanie przeczytać. Ocet, wyciąg z lubczyku, glukoza, ekstrakt drożdży, aromat. No praktycznie nic tu nie ma. Chyba z 10 lat temu ostatni raz używaliśmy wegety. No chyba ostatni raz w Żywcu. Jak mieszkaliśmy, nie? W kawalerce. No. Zupka wyszła pyszna, kochanie. Tak? Dobrze, zaskocz mnie. Pyszne. Jak cię zaskocz? A co, złe zupy robię? Że teraz się mam dobrą zaskoczyć? Ha? Ale ktoś tak powiedział, czemu tak? Jak to zinterpretowaliście? Ja to zinterpretowałam właśnie w taki sposób. Nie, po prostu chodziło mi o to, żebyś mnie zaskoczyła nowym smakiem, a nie tym, że tym razem w końcu będzie dobra. Zachowujesz się jak ta laska walnięta z tego programu telewizyjnego. Nie wiem, o czym mówisz. Ona właśnie mu tak głowę męczyła. Biedny facet swoim. Proszę. Biedny. O Jezus, nie wkładam cię, bo ty nie lubisz, jak ci się wkłada łyżkę do zupy. Bardzo nie lubię. Krzyś nie cierpi wkładania łyżki do zupy, zawsze muszę mu dawać obok, bo jest za gorąca łyżka. No bo się nagrzewa łyżka. Kto tak robi? Gdyby jak kogoś nie lubisz. Na złość. Na złość. Chodź, spróbuj. Jestem ciekawa, jak ci będzie smakować. Proszę. Dziękuję. Przepraszam, że cię oblizałam, ale nie miałam brudnej odłóżyć. Spróbuj. Oblizałaś mi łyżkę? Mam ci dać świeżą łyżkę? Nie. Całujesz się ze mną. Ale to nie jest to samo. Jak to nie jest to samo, jak jest to samo to. Dobra. Magii. Troszkę. Dziękuję. Ale przeleciłaś zielonego. Koniec. Tu jest dużo żelaza w pietruszce. Albo jesz pietruszkę, albo tory. Wybierz sobie. Smacznego. Ciasto już wyrosło, już tutaj wyłożyłem. 111 gram na jednego pączka. Więc ulubiony przyrząd w kuchni, czyli baga. 111. To jest co, za dużo. Za dużo. Bardzo mała pączka. Dobra, to Krzysiu waży. Przyjdziemy jak się zważy. W przepisie było, żeby wycinać te pączki szklanką albo czymś okrągłym. My sobie je ukulamy i zrobimy takie. Tak, ja jestem też za tym. Takie coś, nie? Mhm. Przed? Po. Ja może rozgrzejesz piekarnik? Pół godziny mają wyrastać. A, to nie rozgrzeję. Bardzo małe te pączki. Wyrosną jeszcze. Pączuśki. Wyszło nam 7 pączków. Mało tych pączków. Natomiast jeśli ktoś by chciał zrobić więcej, to wystarczy sobie zwiększyć ilość. A, na dwie osoby co zrobiłbyś z większą ilością pączków? Rozdawał. Ja lubię rozdawać. Ja też. Muszę górę spać. Przykrywasz je? Tak, na pół godzinki. Akurat wrócę. Krzyś jedzie teraz do paczkomatu, bo dotarły nam ubranka dla małego, więc sobie zaraz zobaczymy. Takie, wiecie, bardziej, jak to się nazywa? Eleganckie. No, więc jak przyjedzie, zobaczymy jak tam się to prezentuje. Kupowaliśmy je z drugiej ręki, bo tak było po prostu taniej. A wyglądały na zdjęciu, że są praktycznie idealne, to po pierwsze. I po drugie, udało mi się kupić mega duży zestaw różnych tych ubranek, w zależności od pogody. I takie cieplejsze i trochę mniej ciepłe, i różne czapeczki, tam mają być dwie, no zobaczymy jak to przyjdzie, wtedy wam więcej coś powiem. Natomiast teraz Krzysiu jedzie, pączki wyrastają, wraca i lecimy dalej. Dusz do sera. Wróciłem z paczkomatu, nic nie nagrałem, bo rozmawiałem z siostrą. Więc musicie nam uwierzyć na słowo, że Krzyś był w paczkomacie. Dobra, to jest chyba ta paczka z Vinteda. Z Wintela? Tak, bo to na Wintelcie zamawiałam. To jest lot dla Mikołaja? Tak. Co jest takie zmechacone tam w tym? Gdzie? A to pewnie środek, jakaś ta, to pola, to na pola. Na pewno? Dobra. No mam nadzieję. Nie, gadki. Takie polarowe. A one takie są, dobra, takie to nie jest, to nie jest zmechacone. Ja to źle. Ale patrz jakie są inne gadki. Świetnie. Mam nadzieję, że nie będzie to za duże. Do tego jest marynarka. Uuu, czedersko. Można też wziąć taką tą. Do tych są takie spodnie. Oczywiście mamy białą koszulę, ale fajnie, bo jest body. Mamy jeszcze jedną, gdyby się Mikołaj Penteges. Tak. Mamy jeszcze czapulę taką. Już taki berecik trochę, ale z na uszy z tym. I to taką ma. No wiem. Stówka. No to super. Super. To są moje rzeczy do oczekiwań kontra rzeczywistość, ale może się to otworzymy to. A nie, to jest taki, tego wam nie pokażę, więc to jest, ale tego wam nie pokażę. To zostawię na odcinek, to jest taki hardk. Będę to nagrywała w tym tygodniu, bo ma to szybko przychodzić. Mam nadzieję, że wyjdę w te sukienki. Musimy trzymać. No nie wiadomo, no ale na modelce się jakoś trzymało, nie zjechało z nim. Wow. A, nie widzisz tyłu. No. I ma rozcięcie. Ja lubię ten kolor, ja się bardzo lubię w tym kolorze. Ciekawe czy wejdę. Miejmy nadzieję, chociaż chudne, podobno. Część rzeczy to jest zamawiane tak pół żartem, pół serio, no, tak się szykujemy, ale na to liczyłam. Mam nadzieję, że będzie ładnie. No bo jakaś sukienka. Że nie możesz przymierzyć, tak? No. Czy do czego był ten pasek? Nie wiem. Teraz się zastanawiam bardziej, do czego był ten pasek. Important. This garment cannot be returned if this ribbon has been removed. No. Dobra. Umiem czytać lepiej, ale wiecie, wolę, żeby mi ktoś nie mówił, że mam do dupy akcent, bo wtedy nikt się nie dotyczy. Dobra. Myślicie, że wejdę? Kurna, nie. Pączki nam się tutaj już wyrosły, zobaczcie. Ale na lato. Piękniuśkie. My zawsze tak z Martą rozmawiamy. Ona o swoim, ja o swoim. To jest normalne, to o tym się, to się w ogóle nie dziwcie. To 90% naszych rozmów właśnie wygląda w taki sposób, że ja mówię o czymś, ona mówi całkowicie o czymś innym. Zobacz! I właściwie nikt nie wie. Przypalisz się, otwieram piekarnik. Dobra jest, fajna jest, super. Nie wejdę. Nie wejdziesz? To brzydka jest, beznadziejna. Po co taka sukienka ktoś wymyślił? Ale nie wejdę w żeberkach. A może wejdziesz? A żeberków nie jest chudne. A skąd wiesz, że nie będziesz w żeberkach? Po prostu mam grube kości. Skąd wiesz, że nie będziesz? No bo już czuję, bo to jest tu gdzieś i widzę, że powinno mi tutaj gdzieś dotąd sięgać, żebym weszła. Bo to wiesz, na... Masz to sprawdzone? Mhm. Dobrze. Wkładamy nasze pączki. Pomóżcie jakoś? Tamte piekarnik, żeby nie było. Okej. I włącz minutnik. Na ile? 20-25 minut. Daj 20 na razie. Ale w oleju się krócej chyba robi, no nie? Krócej, ale wiesz jak z tym olejem jest. Wiem, że później czasami w środku jest surowa, no nie? Nie wiem, czy wy też, dajcie znać, czy wy też tak mieliście, bo my jak piekliśmy pączki, to w sumie nam większość wyszło, ale w pewnym momencie ten olej był albo za gorący, wiecie, że się spaliły na zewnątrz, a w środku były surowe, a jak olej jest znowu za zimny, to pączki się nie chcą piec, chłoną ten olej i z tym mieliśmy największy problem, no nie? Tak, koniec rozmowy. Bateria kończy się. Mów szybciej. Nie rozwlekaj tematu, no. No, dokończ, no. Nic. Przecież tyle się chciałam zapytać. Co? No to co powiedziałam. Tak? No czy też mają problem z pączkami, pieczeniem, olejem. A teraz mogę tak klepać długo. Końcówka. Wiecie, że ja długo mogę klepać, co nie? Syna uspałam. Zrobiłam zdjęcia, nie pięknie zasnął, ale nie zapisałam z tego jakoś, bo na Instagramie go zrobiłam i może mi nie wierzysz, że mam usunąć. No nie. Znaczy wierzę. Wierzę ci, ale lepiej by było z dowodem. Fizjoterapeutka powiedziała mi, że żeby się nie garbić, to muszę ciężar ciała przenieść na pięty i podnosić brodę. Więc będę na was teraz... Ja już wiem, dlaczego niektórzy patrzą na kogoś z góry. Fizjoterapeuta kazał się nie garbić. Pączki wyglądają, że są, ale czy są, to sprawdzimy na jednym. Wyglądają jak po prostu maślane bułeczki. No. Przecinamy? Tak. Wyciągać. Czas się skończył. Bardzo gorąco. Chyba tak. No, wydaje mi się, że to jest... Ale bardzo pączkowe. Ha! Jej, jakie gorące. Ale pączuś... Bardzo pączkowe to ciasto jest. Tylko, że ten... Bez oleju, no. Bez oleju, no. To czekaj, to daj marmolady troszkę na niego. Tutaj posmaruj i sobie ugryziemy. Wiem, że jeszcze jest gorący i... I nie je się gorący, bo ci będzie bolał w żyłach. Na razie tak spróbujemy. Więcej czemu? Więcej czemu? Ale pyszne. Inne, no nie takie jak tradycyjne. Ale bardzo dobre. Bardzo pączkowe. Bardzo pączkowe. Bardzo pyszne. Jak się obsypie cukrem pudrem, pokażę wam patent, który non-stop pokazuje na cukier puder, ale to za chwilę. Najpierw je sobie nadziejemy szczykawą. Ciasto jest to samo, nadzienie jest to samo, a pączek z oleju ma tam 300, pod 400 kalorii, a ten ma jakieś 168, jak ktoś tam czyta te wyliczenia i tak dalej. No to jest, wiesz... Jest bardzo duża różnica. Ogromna. Też tak uważam. Będzie nam się kiedyś chciał pączków, to możemy sobie zrobić, tak, nie mając oleju nawet, bo tak, nie mamy aktualnie, bo nam się skończył. No, nie. Dlatego szukaliśmy alternatywy. O, fit pączki. Nie, no naprawdę chcieliśmy je zrobić. Pączury nasze. Rozstygły. Możemy zacząć. Można je chwycić, teraz są już ciepłe, ale... Ale fajnie jak są ciepłe, bo przynajmniej jest, będziesz łatwiej je mogła napić, no nie? Dobra, to teraz ile czyli myślisz tak dawać? Tak z 20 ml? Na stronę? Myślisz, że aż tak? Nie wiem, no zobacz jak ci pójdzie. 20 ml to chyba dość dżemu, nie? No, później to wypchniemy gdzieś tam i zobaczymy ile to jest dżemu. 60 trochę. W sensie, że nie 60 ml, tylko patrzę na podziałkę. Później jak cię będzie kończyć, to wypchaj to 20 ml gdzieś tam. To może najpierw to wypcham. To wypchaj gdzieś na coś i zobaczymy ile tego jest, bo może dajemy bardzo mało, a może dajemy strasznie dużo. No ja tak daję 25, czyli no, do 20. 10, 25. Sporo. Tyle dajesz? Tak. Ty. To na jedną stronę? Nie, nie, na cały pączek. Na cały pączek. No, to bit chyba, no nie? No też mi się tak wydaje. I teraz patent na cukier pudera. Bo ja nie mam takiego małego sitka. Nigdy się nie zaopatrzyłam w takie sitko. I wiecie, takie co się sypie cukrem pudrem, żeby to taki śnieżek był. Ale stwierdziłam, że jest mi zupełnie to niepotrzebne, gdyż mam coś innego. I może część z was ma to w swoich domach. Chodzi o zaparzacz do herbaty. Coś tam jest w środku. Herbata. Bo to była herbata z owocami. I słuchajcie, i teraz robimy tak, tylko chodzi o to, żeby zamknąć ten dynks. No, zabrałaś. Zamknął się. Tak, patrzcie. No i pięknie. Po co ci sitko? Po nic. Jestem oszczędną żoną. Nie kupiłam sitka. A kupiłam milion ubrań przed chwilą. Ej, no coś trzeba kupować kosztem czegoś. Już mogłaś oddać to do tego, do cukru. Mogłam, ale po co? A ty starczy już tego cukru. Ech. Teraz czas na zdjęcie na miniaturkę tego odcinka. Czyli jeszcze nikt nic nie je. Ja, Krzyś teraz, żeby z tradycji stało się zadość z tych wszystkich, wyciągnij rękę. Ała. Nie spodziewałem się. Tego nikt się nie spodziewał. To co? Zdjęcie robimy. Tak.